Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z areny, przepraszam, nie skaczą mi wujki. Bo tutaj przed chwilą mi się wyświetliło zadanie, a skaczą mi wujki. Oczywiście kontynuujemy arenę potrem. Dawno grałem w Hearthstone'a. Areny, Kali, generalnie sobie wspomniałem, co możemy dobrać, na co możemy liczyć. Lecieć dalej. Dlaczego ja tak sprawdzam tą talię często, jaką mam na arenie, gdy robię sobie przerwę, nie? To może zauważyliście już to na paru odcinkach, że tak sobie sprawdzam, ponieważ ja nie mam tak jak niektórzy deck trackera, czyli to co się tutaj po prostu w Hearthstone pokazuje nam naszą talię i jakie karty akurat dobierzemy, dobraliśmy, tak? I też to zapisuje talię przeciwnika, nie? W sensie jak no dane karty zagra, to po prostu je pokazuje. Oczywiście to jest jakieś cheaty czy jakieś inne rzeczy, to jest normalna rzecz. Fajny kerf. Ja tego czegoś takiego nie mam, dlatego sobie muszę przypominać, jakie karty mogę dobrać. Dobra, no to jest fenomenalna jedynka, to jest super dwójka. Follow up na to. To zagrywamy w pierwszej turze, on zagrywa. Piękny kerf. On zagra, nie wiem, na przykład z coina, z monetka i 2 na 3, to ja zagram żonglera i dobiję zębiakiem. Monetka i co? Wygląda jak coin chyba, tak? I to 2 na 3? Come on, 2 na 3, krokoliszek. To jest... Dziwne. Zabiję to, no i gram po prostu żonglera. Robi się tu gorąco! Gotowe. Mogę go zabić dagera zawsze. Ale wolałbym na przykład trójkę zagrać. Pozdrowienia. Okej, to zrobimy tak, że tym się strajduje tu. Ten i tak jest 2 na 2, więc mogę się tak strajdować. No i po prostu przemrany handlarz miastu, I guess. 4 na 3, spoko. Ubijemy interes? Gotowe. Następna tura mamy zabójcze sztylety, oczywiście i gobliński fryzuromat. To jest powolne granie, ale ma dwa demony na ręce, to możemy wiedzieć. Zagrywam ją po prostu, a może dagger i... A zagramy tak, więcej stronników. Znaczy może być Hellfire teraz, to jest minus. Ale ją zagranie też na stół nie jest za dobre. Umowa stoi. I zagranie na pusty, znaczy na taki stół też nie jest za dobre, bo też ginie Hellfire'a. A wolę ją zagrać na taki stół, poświęcić coś i wybrać karty. Daggerek sobie zostawiamy oczywiście, ponieważ nie zużywamy, ponieważ on może się przydać. Dobicia czegoś, minus ranienia, tak, dobicia i tak dalej. Czy ewentualnie może dostać uza, więc tutaj było rozkmina. Czy może zostać rozwalona nasza broń, ale... Okej, czyli nie ma Hellfire'a. Tyle dobrze. No to teraz sobie podobieramy karty, jakbyśmy już mieli mało. Takie coś. Dołącz lub zginie, mnie tam jedno. No to ja bym chciał to zrobić jako cudownie. Wydaje mi się, że to tu. Albo najpierw. O! Tak. Tak. Ale dobierzemy dużo kart. Bang. Nie mogę to najpierw sprawdzić, bo mógłbym dobrać coś, ale to tak. No i zostaje nam 4 na 3, 4 na 2. I dobraliśmy dużo kart. Mamy coś na szóstą turę, ewentualnie to i to. A i daggerek oczywiście zostaje. Przepraszam, coś mi się głos załamał. Pereperepem. Przesyłka specjalna! Okej, dobrałem karty, tak? W sumie, to ja mogę pójść YOLO. Patrząc na moją rękę, mogę pójść YOLO. Ale tak już totalnie YOLO? Może ogra? Zagrajmy ogro. I tyle. Ginie mi ona raczej w tej turze. Ewentualnie on, chociaż nie wiem, dobiorę karty. No nie wiem, zobaczymy.
Jeszcze, bo tu mamy, możemy pójść olo, bo mamy zimną krew, nawałnicę ostrzy. Mamy jeszcze szarżą, więc... Czy tapuje? Dla karty, ha, super. Bing, 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 bing. Lek. Tu jest mało do rozwalania, znaczy w ogóle nic nie ma do rozwalania. Tam ja nic nie zauważyłem. Dawało się jakieś kolory, dawało się jakoś kolory z nim. O! O, nie wiedziałem o tym. Okej, okay. Jest strzała. Tutaj tego bić można, tutaj strzelać. O! Strzała jakoś dziwna przed chwilą. Bang, bang. Nie rozłączyłem tego, nie wiem, tak. Nie wiem, co robi. Mi nie odłączyło, nie? Może go wywaliło. Może wyszedł, rage quitował. Wyczynił sobie. Udano do stołu. Nie wiem, pink. Pink. Pound. Okej. Vital, nie? Oh my god. So much damage. So much damage. A ja jeszcze miałem tyle dymidżu. Okej. Okay. Jakieś zadanko wpadło. Całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie. Idziemy dalej. Powiem wam, talia dosyć szybka. Talie szybkie lubię mieć na przykład na czarnoksiężniku, ponieważ przy taliach szybkich szybko wypadamy z kart, a czarnoksiężnik dobiera, ma taką pasywkę, że po prostu dobiera te karty i możemy zagrywać coraz więcej zadanników. Którzy są oczywiście podatni na wszelkiego rodzaju czary AOE. Ale cóż, ale tutaj też mamy jakiś dobór kart, więc nie jest źle. To jest szybki deck moim zdaniem. A early game jest bardzo ważny na zdanie. Dobra, jest zombiak. Tu się bardzo fajnie rozpitał. I Sand Fury Protector jako 2 na 3. Może być. Oczywiście wolałbym żonglę. A się temu od przyzywania. Ok, w najgorszym wypadku... Przegraj. W najgorszym... O, mam pajęczczą. W najgorszym wypadku będzie miał Fiery Uraxy. To jest fajna protekcja na Fiery Uraxy, ale nie. Ale nie. Jeszcze nie coinujemy żadnej dwóch. I liczymy na to, że nie ma Fiery Uraxy. Ma coś takiego, to jest dosyć dziwne. I zrobimy chyba... Aha, żonglerem tutaj. No tak, najpierw żongler moim zdaniem. Zobaczymy, gdzie trafi. Jak trafi tu, to po prostu się strajduje. Jeśli trafi tu, to będzie też fajnie. Dobra, w następnej turze ewentualnie dobije po prostu to. Jeśli jak ona tutaj zabije 2 na 1 zombiaka, to strajduje ją DGR-em i skojnuje, którą jest 2. Pewne. Jeszcze zależy też od czego, co zagra, tak? Tak, troszeczkę unlucky. Zrobić. No, to by się przydało zabić. Taki jeden hapek, to nic takiego. O, to może sobie zrobimy tak. 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 Bo to teraz jest reszta jednostek jest chroniona przez Lutrona, więc jest ok. A ten jeden HP myślę, że to zmieni w tym. W następnej turze mamy protektorkę i daggery, ewentualnie coś. Zobaczymy, tu mamy dobór kart, więc okej. Okej, czyli zabijasz mi w kurze trona na to wychodzi. Czyli masz jeden HP-ków, czyli dagger cię zabija. Tylko tyle? O, to też jest po place, ale myślę, że... No sobie, taką... Dwie i... Na jeden czy 2-2? Roba. Spróbujmy z 2-2. Bo to jest zabijalne. Nie zostawię to, nie dam temu prowokacji, tak? O co to może zabić? Jakiś dzik z szarżą na przykład. Mogę naprawić wszystko. Mogę naprawić wszystko. Chcesz przestać trzaskać koszet? Dobrze. Hej, dawaj to! Może tak. Dawaj to! Robimy tak. Tak średnio, bo było tradowanie wszystkim tego, wiecie? Wolę to zrobić w następnej turze, może coś dojdzie, może zagram Sun Fury Protector. Znaczy...
Jak ona się nazywała? Oh my god, nieważne. Okej. Okay. Nie wiem, jak ona się nazywa po angielsku. No słuchaj, co wierdzę. No ja chcę po angielsku. Się zastanawiam. Nie. No, Sun Fury jest dobra w tej chwili. Sun Fury, Boże, to jest Sun Fury. Dobrze, nie. Nie bijemy. Nie zostawiamy daggerka. Chwila. Sobie sprawdzę, tak tylko z ciekawości. Giermek, do mnie! Że to jest... Gotów, panie! Powiedzca. Dobra, nieważne. To takie coś jest dobre nawet. Sprawiedliwość nade wszystko. Robimy tak, ponieważ nie chcę jej jakoś ranić. Nie wiem. Bęk. Bęk. Zrobimy sobie daggera i to sobie damy jako 3 ataku. A żeby wklepać damage. I możemy walnąć. A zwalnijmy. Czemu nie? Why not? Po prostu, bo mogę. O jeepie. Walczymy z jeepem. Tygrys. Tygrys nie jest dziki. Błe, to też nie jest gorsze. To jest dobra. Może ogr? Taki trade? W sumie. Last ogr. Takie coś. Takie coś. Bang, bang, bang. Bo jeśli to zrobi tak, jeśli tak się strajduje, to byś miał 1 HP, więc ginie od tego, lub ginie od mojego daggera, więc ten ma tak, myślę. Okej. Okej, i ja go zabijam. O! Ja się zabijam, bang, bang. Tak. Zróbmy to tak, żeby nie zabić mi tego. Sprawdźmy, gdzie żonglę robić, jak z ciekawości. Okej. Okay. Chwila, bo to ja nie wiem, czy to jest Lethal. Nie, to nie byłby Lethal. Byłby Lethal, bo mam Zagera. A, zrobimy śmieszniejszy. Bang. Obie karty mi się przydały. Obie karty się przydały. Są fatalne pod statystyk. To i tak były jak na finisze. W sumie jest szybki deck, to takie finishery. Może to ten ostrze. Takie finishery, to co? Spoko się spisuje. Bardzo szybkie gry w ogóle. Idziemy dalej. Mówię, early, czyli to co zagrywamy na początku góry, jak mamy tego dużo, jest zazwyczaj dobre, na arenie szczególnie. Bo zaświecę wam, o nie. O. Halo, gdzie ja jestem? Halo. Balady, no może być ciężko, bo te 1-1 z moim wczesnym graniem to tak troszeczkę przeszkadza. O, 1-2, spoko. Znaczy, do chronienia zombiaka w sumie, bo nie ma mało hapeków. No spoko. Patroszenie, nie. Przyda na początek. To się może przydać, panie. Silver czempiony, jeśli masz to. Chociaż prawdopodobnie ma. Sobie myślę, że Uza troszeczkę podtrzymamy. Potem zapraszam. Chyba, że coś dojdzie z Uza. Ale nie zagrywaj nic. Mi. Jojka. O, nic nie zagrał. Fajnie. No zagramy w górę, to na po prostu. Lecimy z zębiakiem w twarz. Przestań tam trzaskać, koszet. Zauważyłem, że pod Hearthstone'em tak zbiera się dosyć dużo lajków, tak na przez. Okej, to po prostu myślę, że sztylet, zombiak w to i jak w to do dobicia. On nie traci boskiej tarczy, więc fajny. Dalej wkurza. W następnej turze mamy przywódczynię kultu, więc możemy dobrać jakieś fajne karcioki. Albo ogólnie dobrać karcioki. Co to się nazywa? Aha, że tak dobijacie zazwyczaj Hearthstone'em to taki max 5 lajków i to jest bardzo, się cieszę, bo kiedyś w porównaniu do wcześniejszych odcinków to jest bardzo dużo. To jest dosyć kłopotliwe, nie ukrywam tego, bo
Tutaj zbija mu tarczę i tak dalej. Zagrywamy to. I po prostu się strajdujemy, tak? Spróbujmy, żeby ona tutaj nie namnożyła. To jest zabicie dwóch plików. Rozbimy i zabijemy się tak. To mu zostaje, a to jakoś mi nie boli. Ona mi została, więc jak to zginie, to bierze kartę. No, powiedzmy. To jest bardzo fajna karta w ogóle. Na arenę i ogólnie. Znaczy na arenę, tylko jak na razie tylko na arenie jest dobra. Bo na sztylet za dwie many mamy broń 3 na 2. Znaczy taką permanentną, w sensie, że o ile ona przeżyje, tak? O ile ona będzie żyła i tkwiła w tym szale. To taki pieryłorak z tych nie zajmujący slotów w kartach. Ona zajmuje. No to jest troszeczkę irytujące. Dlatego zagram żonglera. I chyba polecimy z Raytem. Traf. Nie spisuje mi się dzisiaj ten żongler. Zabijemy sobie w kurze Trona. A tak, jakbym miał konsekrację, jaką grupę. No, zrobię tak. Nie było value. Ten atak kompletnie nie był value, ale ona i tak dobra karty. Creeper. Mamy coś takiego. To my zagramy za 4 many może coś? No nie, spoko. Czy zagrywamy tempo Uza? Znaczy... Chyba tak, bo... Matry Silver Champion to może... A, zatrzymam go. Chyba. Yep. Po prostu Redagger. Zatrzymam go. Próbujmy tak. Tak, mam jakiś stół, więc może się dzieje coś. A, światełko. To już nie bawię. Perepepepam. Jak wam mija mi weekend? Bo ja w sobotę już wstałem niedawno. Teraz już jest 22 i sobie siedzę i odpoczywam. Okej, nic tego w sumie. To by się przydało zabić. Ale myślę, że zagram Zuromaka, tego koala. Zabijemy sobie to czy to? Raczej to. W razie jakbym miał właśnie Master for Battle, jakieś taunty głupie, to mu zabijemy. Żeby nie miał value z tej karty, tak. Na 4 tank, raczej się. No, w końcu 3 na 4. No, a tamten też się tradeował w naszym. No, tak. Przestrzegaj zasad! Hej! To i tak będzie ranione, więc. Zranione, więc. Spoko. Nie, szkoda. Co z tym zrobię? I to? Zombiak? Znaczy, Dagger i w to? Chyba tak, no. Zombiak w to czy Dagger? To jest troszeczkę za dużo damage, moim zdaniem, więc po prostu. Tak. Teraz pytanie, czy ja zagrywam żyjącego? Jeszcze nie! Ja chcę... A, zrobimy tak. Ten żrący bagienny szlam może się przydać. Ja go tak trzymam, może to być błąd, nie? Teraz to by tylko zabił u 1 na 1. O! I zabijemy mu... Co? O, mogłem zaatakować w tamtej turze i zagrać jeszcze raz Dagger. Teraz miał. Tu on by miał 2 damage'u na twarzy, to. O, dobra. I otauntowanie go nie jest takie całkiem złe. Musi się tak to działać. Tak mi nic nie da. Ja zabijam tego za Freeko. Daję. No dobra. Ale czy na pewno chcę tego? Cztery hapeki. Walisz w ryło! Co chcesz coś takiego zrobić? Musimy oczyścić słoneczną. Cofnięcie tego wcale nie jest aż tak. Cofnięcie tego też nie jest złe. Hej. A pójdę w twarz, bo mam mało kart, więc ten sztylet nie będzie taki drogi. Mam mało kart, więc tutaj jest minus właśnie w tej sytuacji. On też ma mało kart, więc
damy tak naprawdę. Mam lepszą sytuację na stole niż on, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż on dogra teraz swoje kreatury prawdopodobnie. Nie wiem, zobaczymy, czy ten śluz warto było go trzymać. O, palił. Okej. Czekam na rozkaz. Zrobisz 6 na 6. Zrobisz. Czyli no w sumie sensowne, bo nie chcę go cofnąć, jej cofnąć. I też nie chcę, żebym się przebił przez tamtą, żeby to... No dobra. Cofnę z jego strony, ale ja nie, dla mnie teraz jest trochę kiepsko. Chociaż żeby nadal... sposób, czy taki trade? A zróbmy tak, ja nie mogę przyjmować do dużego damage'u. Zagram Yeti, uzatrzymamy, on nie się jakoś jeszcze cofnie Yeti, a zagrajmy Uza, bo to może cofnąć Yeti albo Uza teraz. Przestań! Przepraszam, jeśli to słucham. Przepraszam. Oh my god, to musi zginąć. Czekam na rozkaz. Jaki słaby murlok, błagam, 2 na 1 albo 1 na 1. No to nie jest najgorsze. I 6 na 3. Co się stanie z 6 na 3 jego? Co zrobi z tym? Lepiej jakby poszedł w twarz. Ale co raczej nie zrobi, bo 3 na 2 się strajduje z jego typem. No niestety to co nie chciałem. Uzamy to. Dobra. To musi zginąć na pewno. Dobrze, że to może zginąć. Okej, okay, harpia. 2-4 na piątki. Tak jest spoko, z czego harpia jest bardzo dobra. Jeszcze dostaniemy żywą... Nie. Nazwało to z krwią? Nie wiem. Jego hero power teraz jest nieco lepszy. Na tym late game. Złamani berserker. Znaczy, berserker z kurubaszy, tak? No to robimy tak. No to do roboty. Robimy tak. Robimy tak. I tym chyba polecimy w 3-2, bo mam za mało HP-ków. Tak bezpieczniej będzie. Okej, konsekracja nie miałaby walił, bo wikami by się stosował raczej z tym. Sprawiedliwość. Nie. On by, no on by miał wtedy 2 HP-ki, więc to byś tylko dostał. No to jest pewnie Avenge. Nadal 7 HP-ków, chociaż to jest pewnie Competitive Spirit. Dobra, no to i tak zginę. Kurde! Przegrana. Chyba, nie? Było tak fajnie, już miałem fajny stół. Może powinienem zagrać tego Uza? Wcześniej? Nie wiem. Ale już. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku tej areny. Ja się wam na razie pobawię, nie zapomnij o kciuku w górę i komentarzu. Cześć!